Cześć, witajcie z tej strony Ercho, a to jest kolejny odcinek Nowości Games Workshop. I jest ze mną Grot z Grot Orderly. Witajcie. I dzisiejsze wiadomości. Dzisiejsze... Rozpoczynamy. Tak. Dokładnie. Chodziło mi o wiadomości, wiesz, tak jak. Tak jakby dziennik i tak a. dalej da, 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 w telewizji. <trim seine> a. A. Ty mów, a ja będę robił teleexpress. <trimTiffany> <trim> tak więc dzisiejsze wiadomości rozpoczynamy od Sunday Preview, w którym zobaczyliśmy, jak będzie wyglądać um, nowy zestaw do Adeptas Sororitas. Tak, 26 figur. Którym... Dokładnie, mamy tutaj Rajnosa, którego pewnie będzie można, znaczy będzie można go złożyć na ten czołg ich, fajny. Mhm. Castigator, tak? Castigator, tak. Tak, kastigator. Będziemy mieli tutaj 5 Serafinek, uh, Patent Engine, do tego Arcoflagnans. Arcoflagnans, takich... tak, tak. A, są dobrze, dobrze pod... tutaj takich trzech. Tak, to, to są w sumie serwitory chyba. Mm -hmm. Tak, tak, tak. -też się podaje. A do tego mamy jeszcze 10 Siostrzyczek, 4 mm -hmm. Panie Rapentie razem z tą ich Poganiaczką i do tego mamy jeszcze tutaj, widzę, Kanoneskę. Tak jest, Karoneska, i e, no tak, i to wszystko chyba. I to wszystko. Mhm. E, no no, mo model oczywiście znamy, nie jest to nic nowego, natomiast poniżej mamy, mamy modele, które też e, przypominają oczywiście to nie wychodzą w żaden sposób w boksie czy coś, ale przypominają panią. E, Estryt, i, która nosi e, sztandar, i panią Hagiolater Agatę. Agatę Hagiolater, która jest remembrancerką, chyba z tego, co ja kojarzę. I ona chodzi tam, zapisuje wszystkie ich największe wydarzenia, które dzieją się z siostrami. No i tam takie. tak. Tak, i, i ten sztandar wywołał, jak już sobie rozmawialiśmy tutaj w studiu, przed, wywołał niemałe zamieszanie przez to, że jest on taki pozginany właśnie. Mhm. Według nas jest to fajny feature. Fajnie to wygląda, bo jest taki no widać, że to jest jakiś sztandar, a nie jest to po prostu Prosty kawał plastiku. Tak, to no, wygląda bardziej naturalnie. Natomiast uważam, że rozumiem tych, którzy chcieli tutaj freehandy handy uskuteczniać i rozumiem ich, że np. GW mogłoby zrobić opcję, gdzie ona ma wyprostowaną rękę ze sztandarem, bardziej wyprostowaną i ten sztandar jest przed nią albo coś. I jest wtedy płaska, bardziej płaska ta płachta, nie jest taka pozaginana. Uważam, że w walce ona na pewno by ją tak łapała, żeby jej to nie zasłaniała widoczności. Natomiast no, tak bardziej, jak to się mówi, defiladowo mogłaby mieć właśnie tak ten standard bardziej prosty i, i, i wiszący, spływający. Ale no, po prostu tak oparty jak tak naprawdę większość sztandarowych jednostek tak. w tej grze. Gdzieś tam po prostu oparty o, o nogę na wyciągniętej dłoni, znaczy ręce. No i ostatni model to pani Palatin, którą jeśli jesteście w Japonii to możecie zamówić sobie już teraz. Od 31 lipca będziecie mogli ją zamówić, przepraszam. Eee, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię, że ją będzie można... No, w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu już będzie można ją zamówić. Nie wiem, czy, nie, ja nawet nie wiem, czy to jest model, który już istnieje, czy, 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 czy już jest dostępny. Nie mam pojęcia. Nie, 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 nie kontroluję tego y, range'u zupełnie, siostrzyczek. Nie nadążam za tym, co tam się dzieje. Tak, no. i jeszcze generalnie, jeżeli kogoś interesuje w ogóle, co to jest za box, no to jest to oczywiście po prostu Combat Patrol. Y -y. Teraz... teraz. Stary start Collecting. No, tylko, to, tylko trochę większe. Bo Start Collecting eee, no do tak, bo kombat... było mniej rzeczy. Y -y -y. Bo, bo, start bo Start Collecting był Start Collecting, po prostu zaczyna i dokup coś jeszcze, a tutaj mamy. Tak, że możemy tutaj masz, ustawić. Graj. Copy graj, dokładnie. I to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę możesz sobie robić jeden box i masz grywalne, nie? Okej, okay, to co? Idziemy do pierwszego newsa, który nie jest już samej preview z dzisiejszego dnia. Dokładnie. Pierwszy news. I to jest Hexfire Battle Box, czyli wielki box y, niestartowy, jest to box po prostu taki frakcyjny, gdzie mamy Grey Knightów, y, którzy wspierają się z Thousand Sunami i. Y, no tak, z Thousand Sunami. Tak, i tutaj rozpoczynamy od tego, że mamy Castellana Crowa oraz nowego Infernal Mastera ze słodkimi tutaj płaszczkami. I to są niestety jedyne nowe modele w tym boksie. Tutaj poniżej mamy ładny obrazek. Grafika akurat mi się bardzo podoba. Mm -hmm. fajnie, fajnie wygląda bardzo ten efekt z tego jego mieczyka kasztelana, że tak wiesz idzie ten taki czarny płomień. No to jest tak. właśnie ten Hexfire, czyli ten 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 tak. przeklęty płomień, tak? Hex to jest przekleństwo. O, dokładnie. Jak się mówi, no co, co cyganki rzucają urok, tak? <laughs> Uroczy ogień. To jest uroczy ogień. No, ale wiem, o chodzi. Przeklęte ogień. Nie, jest, jest, jest też takie za, zaklęcie defhex. Mhm. więc. No, dokładnie. Więc ja, ja też ja z tego to kojarzyłem. No i tutaj mamy pokazane, ja tutaj może to przybliżę. Ja też przybliżę wam pokażę, to pokazać zjedzie. wam tutaj, co właśnie tutaj mamy. No i zaczynając od lawy, mamy Nemesis Dreadnite'a. Mhm. 10 gości ze Strike składu. Mm. U Grey akurat z tego podstawowego oddziału można złożyć, zarówno. Można po prostu wszystko, co jest w Power Armorze. Jakikolwiek chcecie unit powiedzmy tych y, Purifierów, czy chcecie Devastatorów, czyli. Nie, nie pamiętam w tym momencie, jak się nazywali U Green mm. Knightów Devastatorzy. Wszystko możecie z tego boxa złożyć. No i jest ich 10, czyli to jest ten większy box, bo mm. u Grey występują dwa boksy. Macie albo pięciu, albo 10. I na środku mamy kasztelana. I jeszcze jakiś tam ziutek z nimi jest. Zobacz, tam jest jeszcze jakiś kapitan z nimi. E, to, jest okay. to, to jest Justicar. Okej. Ale on jest też w To jest po prostu sierżant. To I on jest też w tym tak? Tak, tak, no, tak, 4, tak. 6, 8, 10. Aha, faktycznie, no. no. Tak, bo to jest sierżant zwykły. Tak jak u Space Mario masz sierżantów, to nie mają Justicarów. No mm -hmm, mm -hmm. okay, tak, okay. tak to wszystkie Dobra i, i dalej tutaj już zaczynamy sobie stronę tą nową. No i mamy tutaj na środku Infernal Mastera. Na prawo mamy Szamana z Sangorów, mhm. do góry mamy tutaj widzę Dziesiątkę Tsangorów tak, i poniżej mamy Piątkę Scarab Occult Terminators. Mhm. I to są modele, Także... Scarab Occult Terminators są te, które można w 30 też wykorzystywać, nie? Dobrze pamiętam. Znaczy oni... Tak, tak, tak. Oni... Takie mam wrażenie, oni... z jakiegoś powodu. Znaczy oni może nie tyle wykorzystywać w 30, co właśnie to są, co oni mają swoich dedykowanych. Terminatorów, okay. tylko nie pamiętam, czy oni się nazywają na pewno Skarab Okult. Okay. Z jakiegoś powodu mi się wydawało, że ich można w 30, w 30 wystawić. No nieważne. Natomiast nas skonfundowała trochę wystawienie tych, tych, tych Cangorów, których wygląda na to, że je po prostu ma całe magazyny tego i chce to gdzieś wcisnąć. Ma ich za dużo i do każdego boksa to Sansonów dodaje po prostu Cangorów. A czy one są Jakby... w ogóle grywalne? Tak, one są grywalne. Jak najbardziej, zwłaszcza, zwłaszcza na dyskach. Tutaj hmm. akurat są piesze opuszczone. No i mój kumpel, który grał Sansonami, z podsumowałby to tak, że Cangorów to już powoli do chipsów po prostu dodają. Dorzucają ich po prostu wszędzie. No trochę szkoda, trochę szkoda, bo ten box mógłby, nie wiem, wydaje mi się, że jakby była piątka y, zwykłych Space Marionów albo dziesiątka zwykłych Space Marionów, byłoby to dużo lepsze. Znaczy, lepiej by było, szczerze mówiąc, jakby zamiast tych tutaj y, y, Strike składu czyli tych mini Marines dali po prostu jakichś Paladynów albo Terminatorów. No i wiemy też przy okazji, że Grejnaci raczej nowych modeli nie dostaną poza Castellanem Crow, no bo jeżeli mieliby dać nowe modele, to daliby właśnie je teraz w tym boksie, a nie... A, i ter Terminatorzy, to Sansonów jeszcze tak tutaj na szybko research, to byli se to są segment Terminators. Okej. Okay. I oni się tutaj różnią trochę, no ale generalnie no to Scarab Occult Terminator, to tak naprawdę w lore to są terminatorzy, którzy przez tę klątwę Arimana się zrobili proszkiem no i... i A to nie i, wszyscy i... Tausendsani? Nie, nie, nie wszyscy. Okay. Nie, bo na przykład ten gościu, który masz tutaj, tego Infernal Mastera, on hmm. nie jest proszkiem. <laughs> nie jest instant. <inny> <laughs> tam. Tak, jest dokładnie. <laughs> Ci, którzy mieli najmniejsze zdolności psioniczne, ile się nie mylę, zmienili psioniczne, się w nie Psioniczne, psioniczne. Psioniczne. Dobra, ci, którzy byli najsłabszymi, w Sajkerami. Pasuje? Psycherami, Sajkerami. Byli dobrze. Nie, nie umieli czarować. Pasuje? No, dziękuję. Dobrze, dobrze. się trochę. No, tu mamy troszeczkę jeszcze zbliżenie części tak, elementów. Tu mamy zbliżenie do Tak, dokładnie. Bardzo ładny arcik. No, ale nie wiem, czemu tutaj w tym, na tym arciku są demonetki. Bo to są demonetki, a nie zęgorzy. No bo... czemu nie? Hmm. Po Dwa prostu. kodeksy? Dwa kodeksy, Ale ten, oczywiście. Yy, wiesz co? Jeszcze zwróć uwagę, że goście na tym arcie to też nie jest Castellan Crow. To jest bo... jakiś mi... pewnie. Albo Purifier, tak. bo jest biały lekko, tak mi się wydaje. Możliwe. No mieczek ma zwykły i, i sztandar też ma. Chociaż... czekaj, aż sprawdzę sobie. On wygląda trochę jak stary Castellan Crow. A, już nie wiem. Wiesz co tutaj dobre. jest Dżenny. na dole? Jest Purifier most, bla bla bla, więc to może być Purifier. A, Castellan Crow jakiś. jest jednym z nich i tak dalej, więc to może być albo Castellan Crow, albo jakiś Purifier, albo Castellan Crow jako Purifier. To no może być wszystko. Tak czy inaczej, wychodzą jeszcze kodeksy, oczywiście, w najbliższym czasie. Prawdopodobnie równo z kodeks równo z boksem widzą kodeksy, miejmy nadzieję, bo przecież można wydać kodeks tylko w pudełku, jak to zrobili z orkami. I wszyscy, którzy chcą kupić kodeks poza pudełkiem, to muszą sobie na niego poczekać. I środkowy palec GW pokazało. Bzdura totalna. No w każdym razie. I generalnie widzę, że na okładce to Samsonów mamy tego Inferno Mhm. I czemu nie dali Arimana? To jest moje pytanie. Ale bo no. może imienny. Bo może go nie ma w kodeksie. Zapomnieli. Ale, ale, ale byś teraz zabił tą armię. Słuchaj. Oj. Wyjdzie w R-racie spokojnie, wyfykwił wyjdzie. A. A. FQ tak jak ta, jak Shadow Sanka. Tak, to w ósmej edycji chyba, dokładnie, nie? Tak. Do, do punktów, punktów zapomnieli. No, za, zapomnieli, Ta. Co za kurde banda, banda partaczy. Dobra, lecimy dalej, bo będziemy hejtować i Będziemy tutaj hejtować coraz bardziej. E, orkowe tereny do kill. czy orkowe tereny, w ogóle ork, na przykładzie orkowych terenów akurat, e, które są tutaj pokazywane, do najnowszego boksa Tlikima, który też będzie super mocno limitowany. No ale zerknijmy sobie, co tutaj mamy, co e, tutaj pokazują i dlaczego to jest istotne. Jest istotne, dlatego, że pokazali trzy zasady, trzy zasady wyjaśnień, pokazali tak naprawdę cztery zasady, no pięć. E, pokazali, wspomnieli o pięciu zasadach, trzy z tego wyjaśnili. No i zobaczmy sobie, mam pierwszą zasadę trawers, czyli przebyw przebywanie, prze pokonywanie. Pokonywanie takiej przeszkody kosztuje nas jedno kółeczko, czyli dwa cale. Nie możemy skończyć ruchu na, nie możemy skończyć ruchu pod, w takim terenie, po prostu musimy się zacząć ruch na jednej stronie, a skończyć go po drugiej stronie. No i jest to, to trawers, musimy de deklarować elementy terenu przed grą. Jak widzicie tutaj na tym fantastycznym przykładzie, jakby nie było, że dół, gdzie jest całkowicie zabudowany, jest heavy. Środek to jest tak zwany vantage point, czyli punkt widokowy. A wszystko to, co jest tutaj takie poszarpane, to jest traversable i light. I teraz traversable i light daje nam. Musimy go przepokonywać w odpowiedni sposób i daje nam light cover. Vantage points są wszystkie przestrzenie, które możemy, na których możemy postawić model, przez które nie możemy przechodzić, ale możemy na nie wchodzić. A heavy to są takie, które dają nam obscured i, i coś jeszcze: obscured i cover. No, obscured i cover nam w zasadach dają. Co to dokładnie daje, dowiemy się w zasadach, jak już widzą zasady albo powiedzą coś więcej. Ale wiemy tylko, że dają zasadę cover i dają zasadę obscuring. Podejrzewam, że jakieś minusy do trafienia albo plusy do save'a zobaczymy, jak to ogarną. No a Vantage Point, jeżeli coś nie jest Vantage Pointem, to nie możemy na nim skończyć ruchu, więc to jest bardzo istotne, tak? Czyli jeżeli coś nie zadeklarujemy w terenach, że coś jest Vantage Point i nie, nie, nie powiem, że na tym można stanąć, to na tym nie można stanąć, żeby nie wiem, jak to wyglądało. I przykład taki możemy mieć tutaj, że jeżeli te, tego nie określimy jako Vantage Point, to nie będziemy mogli tu postawić figurki. Ale z drugiej strony będziemy mogli powiedzieć, że to jest Vantage Point i tu będziemy mogli postawić figurkę, tak? Czyli na przykład tu mamy drabinkę, to określam jako vantage point, to określam jako vantage point, to określam jako vantage point i to możemy sobie stawać na tych wszystkich miejscach. No i mamy ostatnią zasadę scramble, ostatni rodzaj terenu, czyli takie rumowisko, śmieciowisko, kupa gruzu. No, i też nie możemy przejść przez to normalnym ruchem, czyli takim trawersem, jak mieliśmy powyżej. Nie możemy skończyć na tym ruchu. I to to są ta czwarta i piąta zasada, o której mówiłem: musimy wykorzystać zasadę scramble over albo charge over. I to pewnie będzie coś, co będzie nas kosztować dodatkowe, dodatkowe punkty akcji czyli podejrzewam, kółeczko, dwa kółeczka, cokolwiek, nie? I tyle. I to jest wszystko, co pokazali, jeśli chodzi o tereny w tym, w tym artykule. Poza tym parę zbliżeń do, na, na, na tereny. Ten teren jest z y, speedfixów On już w, w Speedfriksach był. Także trochę taki no. recykling, ale spoko jest. No, work to generalnie recykling. <laughs> A to jest takie. No fajne kawa. to jest. Podejrzewam, że to można po, jako dwa osobne tereny złożyć albo coś. I... Mi się to podobają te tereny. W ogóle, w ogóle bardzo fajne pomysły. Super. Bardzo mi się podobają te tereny. No i zasady tak. też, zobaczymy jak będą ogrywane na razie, tylko opisujemy Wam zasady, nie deklarujemy czy są super czy nie, bo tak naprawdę dopóki nie rozegramy jednej, dwóch, trzech gier, to nie będziemy wiedzieć czy są super czy nie, i tyle. Lećmy do nas na gardku, chyba że chcesz coś dodać A, do tego. Znaczy generalnie no mi się te tereny też podobają, mhm. są bardzo fajne i najbardziej podoba mi się ten, ten, ten model przedstawiający heavy Tak, tak mhm. jakoś, tak, to jest taka rafineria trochę, nie? Mhm. No, no tutaj fajny, coś pompuje, fajnie, że ten, tu gdzieś a, przylatuje. Tak fajnie, że ten, tak, fajnie, że ta pompa ma takie orkowe znaczek. Tak, Orkowy kamień taki. No. A zanim przejdziemy do następnego, jeszcze no. powiedz mi: Ogrywałeś gotika? Gotika w sensie grę czy czy tak. Battle, Battlefield Gothic? Nie, nie, nie. Gotika w sensie gregotik, tą nie. kochaną przez Polaków. Nie, nie ogrywałem, Kurczę. Bo jest Dobra, brzudka, to jeżeli. Kupa. Bo tu chcesz... No. Aaaaa! <grym> <Pobiedział>, grasz orków. <grym> <grym> a co? A czemu ci się kojarzy? bo tutaj właśnie chcę powiedzieć cytat z tej gry i przybyły wszystkie nawet smoki. I w ten sposób możemy rozpocząć. O, segway. Dobrze, <laughs> bardzo ładny segway. Przybyły wszystkie nawet smoki. Tak, no mamy smoki do Age of Sigmar, yy, mamy już smoki w Mortar Ranch, czyli Black Dragony, Zombie Dragony, Star Drakey i wszystkie inne. I teraz mamy dla yy, z tych kastów yy, i dla Chaosu. Drakotion, smok Drakocion. Krondys pierwszy to jest syn Drakociona. I tutaj dochodziliśmy do, do, do jakiegoś konsensusu, ale wydaje nam się, że to są dokładnie tułów skrzydła. Ogon jest dokładnie ten sam w obydwu wariantach. Zmienia się tylko głowa i tutaj ten pancerz na rękach. Tak mi się wydaje. No, i mamy pierwszego. To jest ten dla, dla jaką się nazywa? E, Sigmaritów? Stormka. Stormcast, Aternas. Stormcast Aternas, tak. Bardzo ładny ten smok jest. Bardzo mi się podoba, taka szlachetna ta twarz jest, nie wiem, bardzo mi się podoba, nie, nie aż tak bardzo, żebym kupił czy cokolwiek, ale no, naprawdę fajnie wygląda ten model i pewnie jest ogromny i mamy też do chaosu Karazaj Descart czyli Karazaj z, z, z blizną, tak? Tak i to jest model, który mi się bardziej podoba. Właśnie podoba mi się ta jego blizda mhm. i to, że nie ma tej takiej zbroi. Jakby smoki w zbroi mi się nie podobają, tak, nigdy mi się nie podobają. Nie, nie podoba. ma to sensu żadnego, bo teoretycznie ich skóra to jest zbroja. Dokładnie. No, ale dekoracyjna, powiedzmy. Ja jestem na 90% przekonany, że poza głową to jest dokładnie ten sam model i tutaj jest szyja, się kończy szyja i się dokleja ten element pleców szyi, żeby mógłby być właśnie mieć tą zbliznę i być skierowany w drugą stronę. Reszta jest dokładnie taka sama na moje oko. No trochę się, troszkę się nie postarali moim zdaniem, że nie można im tutaj... Patrzę jeszcze tylko, czy ta, czasem ten ogon nie jest troszeczkę inny, bo tutaj nie ma takiej blizny jakby. Tak e, teraz zauważyłem. To może jest blizny... taki dłuższy, bardziej taki... Nie, wydaje mi się, że końcówka chociaż... jest po prostu inna. Jest, jest minimalnie obkręcony. Podstawek jest na pewno troszeczkę inny, więc tutaj, tak, no, tutaj tak. może być różnica. A wiesz co, ty masz, masz rację. Bo zobacz, on tutaj się nogą i ręką trzyma, czy ma trzy punkty podparcia, a tutaj ma tylko dwa punkty podparcia. Ale, ale znowu, widzisz, mówię. Może być, może być, że troszeczkę jest inaczej. Mówiłem, że jednak trochę inaczej. No, tak to się by było, inaczej. To by było, ale wiesz co, to by było mega słabe, gdyby to się różniło tylko głową. No, ale produkcyjnie jak najbardziej dla nich, bo tylko jeden dodatkowy element dorzucałem. Dwa powiedzmy. No. I podstawy. Wydaje mi się, że nadal będę się utrzymał przy tym, że to jest ta sama, poza tylko że tutaj jest wklejony jakiś jeszcze dodatkowy element, który mu pod tą, pod tą rękę wchodzi tutaj. Tu mu dodatkowy. Fajnie wygląda swoją drogą jeszcze ten obrazek do góry. Do góry, taki do góry. naszkicowany. Tak, tak jakby na jask w jaskini gdzieś na, na grany. Tak, no. tak, 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 dokładnie. <laughs> <mi> no. <laughs> tutaj ludzie oddający <laughs> część, w hej, no, tak. A jak się nazywa ten koleś? To jest ten, ten właśnie bóg chaosu, cały, który tam teraz, Kragnos? K Kragnos, tak? Teraz? Ten model taki wyszedł takiego jakiegoś wojownika minotaura. Kragnos, nie? No, tutaj coś jest nawet napisane o nim. Tak. No, no bo, 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 bo. możliwe. No, no tak, tak, no było ja się tak pojawił tak, Kronos, więc teraz się pojawią Tej. te smoki. No tak, moi drodzy, słuchajcie, no, y, sporo fajnych modeli, sporo fajnych nowości. E, zobaczymy się jutro oczywiście y, przy kolejnych newsach. E, no i co, to chyba wszystko na dzisiaj, nie? Tak mi się wydaje, nie mamy nic więcej. Myślę, że będziemy już też kończyć. No to moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do jutra, hej! Do usłyszenia, cześć!